Hej kochani, z tej strony Tiariel i witam się z Wami w najnowszym odcinku Smaków Życia. Na początku chciałam wyjaśnić, dlaczego jest mnie teraz mniej i mniej filmów wstawiam. No niestety cały czas walczę z chorobą, mam duże problemy z gardłem i po prostu fizycznie nie zawsze jestem w stanie nagrywać. Dlatego filmy na razie będą się pojawiały nieregularnie, wtedy kiedy będę miała szansę coś nagrać, wtedy będę jakiś film nagrywała. Mam nadzieję, że szybko uda mi się wrócić do normy na tyle, żeby móc nagrywać z powrotem regularnie. Witamy się z naszą Blueberry. Tutaj jest ona, bardzo proszę, właśnie wstała, 5 rano. I oczywiście naszym Karmelem i małym Slime. Tutaj właśnie jest nasz mały Sly. Widzieliście na cutscence, która była w ostatnim odcinku i tej początkowej, że Sly na razie zostaje u naszej Blueberry. Tu sobie grzecznie leży. Ma taką kołyskę, sówkę. Tutaj jest w ogóle jego pokój. Nieduży,
błękitny. Zaraz Wam spróbuję go pokazać. Tu się wchodzi. O, proszę, tu ma taki stoliczek. Tu jest półka z książkami. A z drugiej strony zaraz Wam pokażę. Tu jest łóżko. Druga część pokoju prezentuje się. Tu ma kuchenkę oczywiście. W końcu u Bluebery trudno, żeby nie gotował. Tutaj misiek, półeczka i półka taka. Tu są wiszące sufki. Tak wygląda pokój małego Slaja. Tutaj musieliśmy tylko przestawić troszkę rzeczy. Kupiła Bluebery taki mniejszy stół z takimi pufami, bo musiała tutaj wstawić drzwi. I jeszcze to, co już widzieliście w łazience. Oczywiście pojawił się nocnik i mamy tutaj prysznic taki z wanną, bo będzie trzeba małego kąpać. I kochani, tutaj pojawiła się taka, ponieważ jest to seria o gotowaniu, dlatego lubię w niej wypróbowywać różne nowinki modowe, jeśli chodzi o gotowanie. I tu jest właśnie taki przyrząd do smażenia na parze. Zaraz bym chciała, żeby może nasza Bluebery przygotowała sobie coś z tego. Co tu będziesz mogła sobie zrobić? Może na śniadanie zrób racuchy z jabłkami? Proszę bardzo. Mamy też tutaj taki mały przyrząd, który jest od Ravashin. Nie wiem, czy już Wam kiedyś pokazywałam. I on służy do robienia babeczek. Bardzo mi się podoba, bo ta maszyna do babeczek jest przeogromna. Dobra. O, i zobaczcie, jakie piękne racuchy z jabłkami. I zaraz pewnie jej się tutaj uwielbia gotować. Bardzo się cieszę. Czy to się liczy jako przygotowanie posiłków? Nie liczy się. To zaraz spróbujemy jeszcze coś może ogarnąć. A o której ty w ogóle idziesz do pracy? Na 15:00 to jeszcze masz dużo czasu. Dobra. Zjedz najpierw, kochana. Umyj to ładnie. Nie chciałabym, żebyś tego to odstawiała, tylko żebyś to wzięła i umyła. Gdzie ty to postawiłaś w ogóle? Aha, musiałaś przejść z tej strony, żeby postawić. Dobra. I chciałabym, żebyś poszła tutaj do naszego malucha. Może go pokołysz trochę i przytul. Jak widzieliście, Luka obiecał Bluebery, że będzie pomagał jej przy dziecku. Że razem sobie dadzą radę. Zresztą no, Bluebery jest taką osobą, jaką jest i nie wyobrażała sobie oddania Slaja, dlatego zostaje na razie z nią. Dobrze, a jak to zrobisz, kochana, to chciałabym, żebyś skorzystała, umyła zęby i pójdziesz na spacer z naszym Karmelem. Bluebery oczywiście będzie starała się tutaj no, zastępować Slajowi mamę. Mam też kilka strojów przygotowanych dla Bluebery, ale pokażę Wam je w kasie, kiedy będziemy przebierali Slaja, czyli na koniec tego odcinka. Chodź, kochana, bo chciałabym, żebyś jeszcze poczytała. I znowu zniknęły stąd kwiatki. One znajdują się cały czas w wyposażeniu. Nie wiem dlaczego. Umyj zęby. O, Karmel idzie obejrzeć. Kto to jest nowy? No tak, Karmelku. Nie jesteście już tylko we dwoje. Dobra, chyba stracił zainteresowanie. Umyte. Chodź, Bluebery. Wyszczotkuj Karmela i zabierz go, proszę, na spacer. No i idziemy poczekać na nich na dole. O, już są. Poczekaj, kochana, bo chciałabym zobaczyć, czy są tu jakieś plakaty. To nasi milusińscy sobie spacerują, a my w tym czasie będziemy też szukać tutaj różnych rzeczy, zbierać plakaty, bo jest to jeszcze jedno z naszych zadań i sprawdzimy sobie, co nasza, który my mamy poziom ogólnie, trzeci, dobrze, musimy mieć minimum piąty, żeby móc porzucić i myśleć o własnej cukierni. Dobrze, wróciliśmy już ze spaceru. Chodź, kochana, zmień brudną pieluszkę. To jest, o, jeden z nowych strojów naszej Bluebery. Niewiele się różni, też wtedy miała spódnicę w kratkę. I chyba jeszcze jest głodny nasz maluch. Nakarm go, proszę. Butelki. Dobra. Chodź, jeszcze go pokołysz trochę. I chciałabym, żebyś sobie kupiła książkę do miksologii. Kup książki, bo musisz osiągnąć drugi poziom.
Dobra. I teraz czytaj. I miksologia tom pierwszy. No, na razie jakoś widzę, dajesz radę, kochana. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Zdobytą umiejętność miksologii. Dobra. Zobaczymy, czy nam się uda osiągnąć drugi poziom miksologii przed pracą. Poczta została doręczona. Rachunki. Naprawdę. Karmelku, nie masz jedzenia? A zaraz się tym zajmiemy. Napełnij i zawołaj. Ale miałaś czytać dalej. Gdzie jest ta miksologia? Idź, kończ czytanie. I doczytaj proszę tę książkę. Jest drugi poziom miksologii. Czy nam to zaliczyło? Zaliczyło. Idź się odłóż. I chciałabym, żebyś wyrzuciła zepsute jedzenie. I kochana, może byś coś nam ugotowała. Gotuj. Weźmiemy tym razem ze zwykłego jedzenia. O, może zrób takie ciasto. A co? Chciałabym, kochana, żebyś tu podeszła, może jeszcze zdążysz. I chciałabym, żebyś zrobiła zdjęcie. Jest. Pięknie. Może tak. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I idziesz do pracy. Znowu pewnie jesteś bez rzęs. Tak jest. No trudno. Blueberry idzie do pracy, Sly został wysłany do żłobka. A ty, kochana, pracuj ciężko i czekamy, aż Blueberry wróci. No i kochani, nasza Blueberry już wróciła i jak widzicie, dostaliśmy awans. Blueberry awansowała i teraz będzie pracowała jako miksolog. Blueberry będzie teraz zarabiać dodatkowe 9 simoleonów na godzinę, otrzymując w sumie 35 simoleonów na godzinę. Blueberry otrzymuje również bonus 515 simoleonów i zestaw kuchenny Umber. Najbliższa zmiana w piątek o 18. Oto teraz będziesz miała 3 dni wolnego. No byłoby super. A czemu jesteś zestresowana? Stresujący dzień w pracy, chodź. Zapasz sobie, nie, może zwykłą kawę sobie zapasz. Zapasz kawę. Zobaczymy, jakie tutaj mamy plakaty, które nam się, co nam się tu powtarza. O, wart 200. Świetnie. Wypij kawę i weź sobie porcję. Proszę bardzo. I następnego dnia masz wolny, bo dopiero za 4 dni. Sly ma wkrótce urodziny, wiemy o tym. Zorganizujemy je następnego dnia. Potem to odłożysz. Zajrzysz do naszego malucha. Może pokołyszesz go trochę. Poprzytulasz. A co byś chciała? Wyprowadzić psa? To jutro dopiero. Ale masz dużo nastrójników i cały czas ten, albo to po jedzeniu, no ale myłaś zęby. Nie mam pojęcia, czemu on się pojawia. Na razie mam tutaj w rozgrywce sol, ale pewnie, bo zapomniałam wyjąć po nagrywaniu polskich dziesięcioleci, ale pewnie jeszcze wyjmę. Dobra. Śpimy, kochana. Ale nie za długo, bo nasz maluch widzę, że się już obudził. Pewnie potrzebuje karmienia. Chodź, kochana. No, noce z dzieckiem nie są łatwe. Nakarm go proszę. Super. I jeszcze może go pokołysz. I przytul. I będziesz mogła wracać spać. Dobrze, a my się widzimy, kochani, rano. Witamy się kolejnego dnia. Jest to już wtorek. Blueberry poogarnia tu wszystko. Zmieni pieluchę naszemu maluchowi. Bardzo proszę. I może do niego pogaworzysz chwilę. A potem bym chciała, żebyś, bo dzisiaj zaprosimy na urodziny małego, ale najpierw byśmy zrobili jakiś fajny deser. Placki bananowe. O, sernik. Tort urodzinowy. O, może zróbmy niebieski tort dla chłopczyka. Będzie też idealny na zdjęcie. Proszę bardzo, kochana, gotuj. Nie masz podziwiać swojej nowej rzeczy, tylko kontynuować niebieskie ciasto. Gdzie ty go postawisz? Znowu tu? Tu mi się nie podoba. Dobra, podejdź tutaj. Jemu też zrobisz zdjęcie. Pięknie wygląda. I weźmiemy, zrób zdjęcie. O, raz, dwa, trzy.
Bardzo ładnie. Sprzedaj do publikacji. Dobra. I to też sprzedaj do publikacji. A my jeszcze spróbujemy. O, tutaj zmieniłam też naszemu Karmelowi tą poduszkę, która jest tutaj i jest teraz w kształcie ciasteczka. Dziękuję Ciri, bo Ciri mi poleciła właśnie te poduszki dla zwierzaków. I chciałabym, żebyś w studiu fotograficznym coś zrobiła. Może najpierw popraw jakość zdjęcia, poszukamy jakiegoś. O, może tego. I jeszcze raz weźmiemy popraw jakość zdjęcia i tym razem ten tort. Dobra. I teraz stwórz prezenty fotograficzne. Może zrobimy sobie z jednym kalendarz. Jakość znakomita. No to może zróbmy sobie kalendarz z takim zdjęciem. A z drugim byśmy sobie zrobili duże kwadratowe płótno może, czy małe? No zrobimy duże. I będzie to tym. I teraz u naszej Bluebery powinny w wyposażeniu być te zdjęcia. Zaraz zobaczymy. Zobaczcie, jest zdjęcie tortu. Super wygląda. Dodamy sobie dostosuj drukowanie. Dodamy na strójnik radosne wspomnienie. Dostosuj, dodamy opis. Pierwsze urodziny. I wprowadzimy tutaj pierwsze urodziny Slaja. O, i jeszcze oczywiście wybierzemy, że fotografowała zdjęcie nasza Blueberry. O, Karmel też by mógł. Ciekawe. Dobra. A tutaj mamy też, zobaczcie, kalendarz. Świetnie moim zdaniem wyglądający. Może też go gdzieś umieścimy, ale może zostawimy go w prezencie damy. To by było całkiem niezłe, chociaż może nam też tu wisieć na razie. Dobra, następny zrobimy na prezent. Dobra, kochana, to teraz bardzo bym cię prosiła, żebyś obudziła Karmela. Zabierzesz go na spacer. Najpierw może się z nim chwilę porozmawiaj, może pogłaszcz. Zabierzesz go na spacer, a po spacerze będziemy robić urodziny małego Slaja. Mieliście się pobawić. Dobra. Idźcie, kochani, na spacer, wyprowadź krótki spacer. A ja, moi drodzy, widzę się z wami już na urodzinach. Dobrze, kochani, już wróciliśmy. Jak widzicie, przyszedł tu do nas Luka. Damy mu w ogóle klucze do mieszkania, żeby mógł wpadać, kiedy będzie chciał, w razie czego, jak trzeba, będzie się zająć Slajem. Przyszedł nam widocznie pomóc w przygotowywaniu przyjęcia. Porozmawiaj z nim, kochana, chwilę. Tu mamy ciasto. O, zobaczcie, jaki sweterek ma cudny Blueberry. Teraz nie zobaczycie, bo siedzi, ale tutaj tak, Blueberry Milk. Chciałabym, żebyś ty jeszcze sobie skorzystała, umyła zęby i zaraz będziemy wszystkich zapraszać i postarzymy naszego Slaja. Widzimy się, kochani, za moment. Zorganizowaliśmy przyjęcie domowe. Zaraz powinno się zacząć. Tak jest zwykłe, bo wiadomo, że Slaj nie będzie mógł dmuchać jeszcze świeczek. No dobrze, zaczynajmy. Interakcje z gośćmi musisz wykonywać. O, przebrała się. Podziękuj za przybycie, Blueberry. Mam nadzieję, że reszta też przyjdzie. Pogadaj z nim, proszę. Opowiedz niewiarygodną historię. Gdy jesteś, Eugene, będę musiała cię przebrać. Nicole też przyszła, ogląda naszego małego Slaja. Podziękuję jej za przybycie. Więc zmień biedną, brudną pieluszkę. Zawołaj na tort. Weźcie sobie wszyscy. Tylko żeby dla małego Slaja coś zostało. Aha, ty sobie wzięłaś nie to, co trzeba. Tort miałaś wziąć. Na razie dwie osoby zjadły tort. Weź kawałek razem jeszcze, kochana. No i chodź, kochana, bardzo cię proszę. Może najpierw go jeszcze przytul, małego Slaja.
i za moment go postarzymy. Przytul, a potem weźmiemy postaż. Mamy już złoto, dobra, kolejna impreza, która będzie na złoto. Proszę bardzo. Od Gabrieli, no niestety nie bardzo, kochany. O, ma białe włosy jak mama. Super. I losowanie cech. Będzie rozrabiaką i głuptaskiem. Idealne połączenie. Dobrze, kochani. To jest nasz mały slaj. Postaw go tutaj. Oczywiście jak zawsze wyskoczył z dziwnym skinem. Na pewno, tak. To ja, kochani, mykam do kasa i widzimy się za chwilę. Dobrze, kochani. Zacznę od pokazania nam nowych strojów naszej Bluebery. Tu jest jej strój imprezowy, którego chyba Wam jeszcze nie pokazywałam. Ale zmiany były w strojach codziennych. Tu jest ten pierwszy strój z tą właśnie bluzką z napisem Bluebery. Pomyślałam, że do niej będzie świetnie pasował. Tu jest strój numer 2. Też zmieniła się tutaj bluzka. Strój numer 3. Wygląda tak. Strój numer 4. To jest ten też, który widzieliście, jak się w niego przebrała. I strój numer 5. To się nie zmienił, bo jeszcze w nim za dużo nie chodziła. A teraz przechodzimy do tego, co Was interesuje na pewno najbardziej. To jest nasz slaj. Proszę bardzo, moim zdaniem wyszedł przeuroczy. Jestem zachwycona. To jest jego pierwszy strój codzienny. W jednym stroju miał te okularki i tak mi się w nich spodobał, że postanowiłam mu je zostawić. Czyli tak, tu mamy pierwszy strój. Taka bluza z pieskiem, dżinsy i buty. Strój numer 2. Tym razem czarno-żółtym. Pokażę Wam jeszcze jego twarz z bliska. No, moim zdaniem jest naprawdę przeuroczy. To jest strój numer 2. Strój numer 3. Wygląda tak. Strój numer 4. Zwykły dres. I strój codzienny numer 5. Koszula, trampole i dżinsy. Tutaj strój na imprezę. Wygląda tak. Do spania ma 2. Jeden to taki misiem i drugi Rock Me Baby. Że tamten był oficjalny, to jest strój na imprezę. Strój na imprezę wygląda tak. Czadersko moim zdaniem również. Do spania zwykłe, znaczy do pływania zwykłe tutaj portki. Na gorącą pogodę wygląda tak. Też bardzo fajne, ale obawiam się, że nasz slaj nie zdąży w nim pochodzić. I na zimną pogodę ma aż 3 stroje. To jest pierwszy do latania po domu, jak jest chłodno. Tu jest drugi. Uwielbiam tę kurtkę i nie mogło tu być inaczej. No świetnie wyszedł z tymi jasnymi włosami i błękitnymi oczami. Po prostu cudo. I tu jest trzeci. Już taki najcieplejszy. Chociaż spodnie podarte są. Dobrze, kochani. To my wracamy do rozgrywki. Jesteśmy już w rozgrywce. Bluebery, bardzo proszę, przytul go. Może miałaś objąć. Nie masz go kłaść spać. No czyś ty oszalała. Kochana, bardzo proszę, obejmij. O tak, pięknie. Uroczy obrazek. Dobra. I ty, mój kochany, jesteś, widzę, głodny, potrzebujesz zabawy. Czy ty możesz otworzyć prezenty? Możesz, to zaraz to zrobimy. Czy możesz się tutaj z nimi zapoznać? Idź się zapoznać. A ty, Bluebery, byś tu włączyła jakąś muzykę. Może być alternatywna. I czy możesz potańczyć? Spróbuj potańczyć sobie. Nie, no ty się znowu przebrałaś, kobieto. Ile ja do ciebie mogę razy mówić? Wiem, muszę ci zrobić stroje, to moja wina, ale czy musisz ciągle się przebierać nie w to, co trzeba? Jak tam, kochany? Idziesz pogadać? Idź. Czy lubi muzykę alternatywną? Niech sobie lubi. Dobra. Może zamienimy i weź potańcz razem. Tańcz razem teraz. Potańczcie sobie wszyscy. Jak impreza, to impreza. Idziesz jeść, slaj?
Mam nadzieję. Ty masz ładnie jeść, a nie się bawić. Zjadaj, zjadaj. Dobrze, cieszę się. I potem może byś się poekscytował prezentami. W końcu to dla ciebie. Zjadłeś ten tort? Jak nie możesz tu podejść? Przecież możesz. No, nie przesadzaj. Ekscytuj się, chodź tu. Tak, to dla ciebie prezenty. I może byś otworzył prezent. Aha, to musimy poczekać, aż Blueberry kończy. To sobie chwilę potańcz. O. Kiwaj się do muzyki. Bo pomocy w tańcu byś nie mógł tylko. Dobra. Jestem bardzo ciekawa, jak wam się slaj podoba. Dajcie koniecznie znać. Kochany, koniec tańczenia. O, ekscytacja prezentami. Dobra. Otwórz prezent z Blueberry. O, dziewiąty poziom gotowania. No, miałeś otworzyć prezent, no. Proszę. A, dobra, będziecie otwierać. Super. Stolik do zabawy. Przyjęcie domowe kompletne. Zdobyte nagrody. Super. Musicie już iść, no, spokojnie. A ty co dostałaś? Alkron? Czymkolwiek to nie jest? Nie możesz otworzyć kolejnego prezentu? Dobra, może jeszcze potem to otworzysz. Na razie, kochany, chciałabym, żebyś ty pouczyła go trochę korzystać z nocnika. Oczywiście. Musimy tutaj wychowawcze. Gdzie tu jest wychowawcza? A nie idziesz. Dobra. Nie buntuj się, nie buntuj. Tylko ładnie, proszę tu. Proszę tutaj ładnie korzystać z nocnika. Potem blueberry. Jeszcze go. Wykąpiesz. Przygotujesz kąpiel z bąbelkami slajowi. No śmierdzi, bo trzeba sprzątać. Aha, ty będziesz zęby mył. Dobra. Idziesz pooglądać telewizję. No, niezły z ciebie facet. Bardzo pomagasz, trzeba to przyznać. Naprawdę musisz już iść. No, świetnie, a nam zostanie całe sprzątanie. Zaraz ogarniemy dziecko, a potem ogarniemy dom. Na szczęście teraz Blueberry ma chwilę wolnego. I teraz masz go wsadzić do fotelika. Spróbujemy, jak na to idzie z tym karmieniem w foteliku. Dobra, i teraz bym chciała. Czy możesz mu dać jedzenie? Daj jedzenie. Może niech sobie zje mus jabłkowy. Dobra, jak zjesz, to z wyrzuceniem poczekasz. Tak, już cię idzie wyjąć, Blueberry, już. Wyjmij. Kochana. Ale mogłaś dokończyć to jedzenie. Chwilę by poczekał. Dobra. Super. I chciałabym, żebyś teraz może się z nim jeszcze pobawiła. Chciałam, żebyście się pobawili, no. A ty jesteś mały złośnik. Tu się ciotka tak tobą zajmuje, a ty. No, powiem ci, Blueberry, że w tych szpilach tak skakać. No, całkiem nieźle. Twoje włosy mi zasłaniają slaja. A ty jesteś mocno zmęczony, ale może jeszcze możesz otworzyć jeden prezent z ciotką. Otwórz prezent. Zobaczymy, co trafimy. No i jak tam? Maluchu. Zaraz się okaże, co to było. Buddy. O, figurka, dobra. Postawimy ją gdzieś. Tu słonika posadzimy twojego, a ty, Blueberry, czytaj do snu. Dobranoc. Jeszcze masz masę sprzątania. No jak nie możesz? Przecież tu jesteś. Aha, i czytasz. A mówisz, że nie możesz. A Blueberry ścienny telewizor dostała w prezencie. Dobrze, kochani. Blueberry czyta naszemu slajowi. Zaraz tutaj będzie też wszystko sprzątać. A ja na tym będę kończyła dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam Was też na Discorda, klejnociki małych Simstuberów. Zajrzyjcie, jeżeli ktoś ma ochotę. No i oczywiście do oglądania innych moich serii. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia.
Hej, hej!